Dzisiaj na Waszą prośbę będę mówiła o małej apokalipsie Tadeusza Konwickiego. Trochę się obawiałam tego utworu, dlatego że kiedy po raz pierwszy zapoznałam się z tym niezwykłym utworem, tak silnie go przeżywałam, zaraz wrócimy do tego, dlaczego tak się działo, że obawiałam się, że rozczaruję się, czytając drugi raz na potrzeby tego filmu, żeby niczego nie pokręcić. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za ten pomysł, bo okazuje się, że zwróciłam uwagę na zupełnie inne rzeczy, równie piękne jak to, o czym mówił Tadeusz Konwicki. To znaczy, to, o czym mówił, nie było piękne, ale niezwykły sposób o tym pisał. Kiedy czytamy taki tytuł, tym razem zacznę od tytułu, a wiecie, że nie lubię tych znaczących tytułów, ale tu trzeba zacząć od tego. Bo jeżeli słyszymy mała apokalipsa, to oczywiście mamy skojarzenia z apokalipsą świętego Jana z Biblii. I ona była groźna, ale wielka, niezwykła w swojej grozie ta apokalipsa. A tymczasem, no jak może być apokalipsa mała? A dlaczego mała? Dlatego, że akcja utworu rozgrywa się w PRL-u i wszystko tam jest miałkie, tam jest nijakie. Wszystko się rozłazi, są brzydkie domy, odrapane, ludzie nie wiedzą, co jest dobre, co złe. Wszystko jest miałkie, byle jakie, właściwie nijakie, ludzie też tacy. Nawet mówi się, że Antychryst, groźny przecież, ale też monumentalny w Biblii, Antychryst jest rozcieńczony, rozdrobniony, zgranulowany, mini Antychryst w każdym z nas, mówi narrator w pierwszej osobie. I to jest właśnie obraz społeczeństwa, z tym, że Tadeusz Konwicki skupia się jakby na dwóch grupach społecznych. No nie wiem, czy społecznych można nazwać, ale na dwóch grupach. Na dygnitarzach, którzy służyli reżimowi, i takich, którzy byli tylko na usługi ich, i elita intelektualna, opozycjoniści, najczęściej pisarze. No ten krąg najbardziej znał, zresztą on był też reżyserem. I pierwsi, to jest tak niewyobrażalna hipokryzja, że ja czytałam kilka razy, żeby zrozumieć, o co tym ludziom chodziło, jak oni się tłumaczyli. Rozmawiali, bo oni się znali, te dwie grupy się znały, przenikały. Musieli chodzić, żeby się tłumaczyć cenzorowi, byli wzywani na SB, byli męczeni. Zastrzyki jakieś im wstrzykiwano, żeby się dowiedzieć prawdy. W każdym razie oni się znali i ci właśnie, i to tak spokojnie sobie jakiś dygnitarz PZPR-owski czy esbek tłumaczy, że on jest też opozycjonistą. Że właściwie, jeżeli my tak osłabia się Rosję, to jest dobrze i tak pokrętna ideologia, że nie można inaczej, że zdradzili nas, Zachód nas zdradził i nikt nie ma sobie nic do zarzucenia. Nawet ten, który śledzi Tadeusza, no domyślamy się, że to pisarz, tego głównego bohatera, pisarza, śledzi go cały dzień i mówi mu: a ja uwielbiam pana prozę, ja pana uwielbiam. Ale robi wszystko, co mu każe reżim. No bo awans społeczny, bo on był nikim na wsi, a chce być kimś i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niewyobrażalne. To pokrętne tłumaczenie, dlaczego oni służyli, męczyli innych. I to jest naprawdę ciekawe. Każdy może sobie największe zło wytłumaczyć. No, pewnie dlatego ono jest takie ogromne. A jeżeli chodzi o pozycjonistów, to jest różnie oni są przedstawieni. Też mówi się o zakłamaniu niektórych, o tym, że udawali,
że są opozycjonistami albo nie wiedzieli dokładnie, robili coś, bo kolega, przyjaciel tak kazał. On mówi, w którymś momencie narrator mówi, że chciałby, żeby była dobrowolność w tych podpisach przeciwko reżimowi, a jej nie ma. I też to są ciekawe charaktery. Na przykład ktoś mówi, że jakiś opozycjonista żył z tego, utrzymywał się z tego, że kiedyś napisał książkę dla dzieci po linii partyjnej, po linii rządowej i z tego się utrzymuje, z wydań ciągłych, powielań, wydań tej książeczki. A opozycjonista, że tak powiem, całą gębą, przepraszam za kolokwializm. Także różne takie historie przedstawia i mówiło się, że Mała Apokalipsa to jest utwór z kluczem. Co to znaczy? Doszukiwano się konkretnych nazwisk. Przecież Tadeusz Konwicki był znanym reżyserem, znanym pisarzem i ludzie, o których pisze, to też były znane postacie. Ale on tak troszkę wymijająco mówi w wywiadzie Rzece. Pamiętam, że było gorąco. To była rozmowa z Tadeuszem Konwickim, którą prowadziła Katarzyna Bielas i Jacek Szczerba. Przypadkowo niedawno ją otrzymałam, pożyczono mi ją i trochę pokrętnie tłumaczy, moim zdaniem nieprawdziwie, ale tak tłumaczy ten klucz, że chodzi tu tak naprawdę o przyjaciół, konkretne osoby, dygnitarzy zresztą też. Pańska Mała Apokalipsa też była czytana jako powieść z kluczem. Mała Apokalipsa grała mocno przez swój charakter lektury podziemnej i przez okoliczności dookoła. Była nadczytywana, to znaczy wczytywano się w nią bardziej, niż warto było się wczytywać. Natychmiast szukano odniesień. Jeśli jakiś autor mówi, że pisze tylko z głowy, czyli z niczego, to buja. Co człowiek może opisać? Nie może opisać Marsa, ani Wenus, ani jakiegoś dalekiego gwiazdozbioru. Wszystko, co pisze, jest jego doświadczeniem. Dlatego jakieś podobieństwa mogą się zdarzać, ale one obciążają sumienie czytelnika. To perfidny czytelnik doszukuje się jakichś portretów. Ja jestem niewinny. No taki niewinny to on chyba nie był, ale wybaczamy w tej chwili, już w ogóle się nie doszukujemy. A tu chodziło o tego, czy o tamtego. To naprawdę nie jest ważne. Ważna jest atmosfera właśnie tamtych czasów PRL-u. I w odbiorze Małej Apokalipsy mamy jakby dwa plany historyczne. Jeden to jest czas PRL-u, ten obraz społeczeństwa, a drugi to jest odbiór tego utworu. Tu już była mowa o tym, że zaczytywano się w tej książce, bo ona w bardzo dosadny sposób była wymierzona przeciwko komunizmowi. Tam używa się dosadnych słów, na przykład mówi się, że Pałac Kultury to szalet na rozdrożu, zapomniany szalet na rozdrożu środkowo-wschodnim. Mówi się, że to jest właśnie taka mała, rozważający się kraj. Dosadne określenie, łajno ze wschodu. Komunizm to jest łajno ze wschodu. I ocena PRL-u też jest bardzo konkretna. Ja pozwolę sobie przeczytać dwa fragmenty. Nie jest to zbyt pocieszające. Nasza nędza współczesna jest przezroczysta jak szkło i niewidzialna jak powietrze. Nasza nędza to kilometrowe ogonki. Już nawet nie wiecie, co to jest. To nieustanny tłok łokci. To złośliwy urzędnik, to spóźniony bez powodu pociąg, to odcięta przez fatalne siły woda, czyli brak wody, to zamknięty nieoczekiwanie sklep, to rozwścieczony sąsiad, to kłamliwa gazeta i wielogodzinne przemówienie w telewizji zamiast transmisji sportowej, to przymus należenia do partii, to zepsuta pralka sprzedana w państwowym magazynie,
To specjalne sklepy, w których możesz sobie kupić za dolary. To monotonia życia bez żadnej nadziei. To rozpadające się miasta historyczne. To pustyniejące województwa i zatrute rzeki. Nasza nędza to łaska totalnego państwa. Łaska, z której żyjemy. No, przygnębiający i drugi fragment. Czy ktoś czeka na zmianę? Na tych opozycjonistów się zastanawiają, kto czeka. Mały procent nawiedzonych, nieprzystosowanych i kalek o skłonnościach dewiacyjnych. W każdym ustroju szukaliby właściwego miejsca dla swoich ułomności. Zapisywaliby się do Armii Zbawienia, wstępowali do ekstremistycznych sekt religijnych, przyłączali do grup anarchistycznych. Milcząca większość śpi w letargu. Urządziła się jakoś, wynalazła ciepłe zakątki, obrosła w kokony względnego dobrobytu. Ta wielka epidemia łapówek uratowała system. Bakrzysze i bany zhumanizowały nieludzki ustrój. Od najwyższego sekretarza do nocnego stróża wszyscy biorą w łapę i wszyscy kradną. To wielokrotnie o tym systemie mówiliśmy. I tu mówi, ten system zaczął swoją karierę od leninowskiego hasła grab nagrabione je, czyli kradnij to, co jest ukradzione. I to są właśnie te dwa plany historyczne, ale mówiłam wam, że ja zupełnie inaczej po latach wielu odczytałam ten utwór i on zawiera piękne, uniwersalne przesłania. Takich kilka ciekawych jest. Często mówi o moralności. Wydaje mi się, że to nadal jest aktualne, bo w taki sposób mówi na przykład o grzechu. Grzech przybrał ciało cnoty. Impoderabilia moralności spłowiały, a spod ich rysunku wyłoniły się, jak w przefarbowanej materii, impoderabilia amoralności. Amoralność rządzi się prawami moralnymi. Używa nomenklatury moralnej, buduje swoje pozytywne systemy, nagradza świętością i strąca do piekiem. Zło włączyło się w nasze kody etyczne i stało się dobrem, fatalnym, rakowatym dobrem. Wydaje mi się, że wiele sytuacji z codziennego naszego życia pasowałyby do tego opisu. Mówi też, że ostatnia wojna, właśnie często do tej moralności wraca, ostatnia wojna zdruzgotała europejską moralność, estetykę, obyczaj. Ciekawy jest też problem samotności. On zaczyna od tego, jestem wolny i sam. Właśnie ta samotność jakby, to bycie troszkę na uboczu, chociaż też ciągali go do tego SB, to tak na uboczu, to on nie był ten narrator. Jest właśnie przez tę samotność, czuje się wolny. Tu trzeba by powiedzieć, dlaczego nie mówi, o czym jest ta książka. No PRL, PRL. Bo niewiele tam się dzieje. To jest jeden dzień życia tego narratora, pisarza. Przychodzą do niego przyjaciele, też opozycjoniści, i mówią, że on musi w spektakularny sposób zginąć, podpalić się pod Pałacem Kultury. No i pokazuje się jakby jego ostatni dzień. Książka kończy się tym, że nie wiemy, czy on to zrobił w końcu, czy nie idzie pod ten Pałac Kultury. No niewiele tam się dzieje, chociaż sytuacja, no przyznacie, groteskowa. Do tej groteski jeszcze wrócę, chociaż cały utwór poważny. Bardzo podobał mi się, i pierwszy raz zwróciłam na to uwagę w tej książce, stosunek narratora do kobiet. No ja już jestem troszkę wiekową osobą, ale przyjemnie się czyta, że mężczyzna nie zastanawia się nad tym, że kobieta jest tajemnicą, jest nieodgadniona i raczej
tak zawsze gdzieś tam, że nie bardzo. Coś tam z nią nie bardzo mężczyźni lubią. A tymczasem Konwicki pięknie mówi o ciele. Nie trzeba iść tylko w erotykę. I on bardzo delikatnie mówi o kobiecie. Mówi, ciało kobiety to przygoda. I to, co mi się bardziej podoba, ciało to schronienie. Zupełnie inne podejście do kobiety, nawet do tych intymnych spraw, niż w wielu książkach, szczególnie współczesnych. Ciekawa jest forma utworu. Narrator jest co prawda pierwszoosobowy, ale często zwraca się wy, tak jakby mówił do czytelnika tego właśnie w PRL-u. Co wy myślicie, co wy zrobicie. I często jest zderzenie filozoficznych rozważań, tych moralnych, ale też filozoficznych, z codziennością. I w jednej chwili jakby się zastanawia, mówi, że ciało człowieka jest zwierzęce, lecz aspiracje boskie. Nie można tego połączyć. Zastanawia się właśnie nad sensem działania, nad tym, co się dzieje, a po chwili jakieś kobiety rozbijają butelki mleka, bo roznoszą to mleko. I często tak się dzieje, że jest to rozbicie. Podoba mi się autoironia w tym utworze, kiedy mówi, no, że on to się nadaje już tylko na podpałkę. No strasznie to brzmi w kontekście tego, co ma zrobić. No ale przyznacie, że nie każdego stać na taki dystans wobec siebie. Utwór jest troszeczkę formą nawiązuje do Wesela. Oczywiście ten Wesele dramat, to jest powieść, proza, ale o co chodzi? Tak jak w Weselu poprzez jedno zdarzenie, jeden dzień, zresztą tak samo jak w Popiele i Diamencie Andrzejewskiego, przedstawia społeczeństwo poprzez jeden dzień. Oni się tam spotykają w różnych miejscach, ale przekrój społeczeństwa jest. I właśnie dla tych wszystkich powodów, o których przeczytałam, zarówno historycznych, jak i filozoficznych, a również z powodu czasami tego humoru, groteski, warto naprawdę ten utwór przeczytać. Dziękuję.